Jakie zaskakujące wieści pojawiły się z planu M jak miłość? Czego nie ukrywa już sam Marcin Mroczek? Co potwierdza Teresa Lipowska? Jako komentarz powiem, że dom w grabinie to dla fanów M jak miłość miejsce niemal kultowe. Widzowie na pewno nieraz zastanawiali się, jak w rzeczywistości wygląda kuchnia barbary Mostowiak. Teraz okazało się, że wnętrza posiadłości to jedna wielka mistyfikacja a przytulna posiadłość serialowych bohaterów tak naprawdę nie istnieje. Marcin Mroczek zdradził jedną z tajemnic M jak Miłość. M jak Miłość to od kilkudziesięciu lat jeden z najchętniej oglądanych seriali w naszym kraju. Telenowela, której pierwszy odcinek został wyemitowany w listopadzie 2000 roku, ma dziś już status niemal kultowy, a wielu aktorów związanych z legendarną serią zyskało dzięki niej ogólnopolską rozpoznawalność i sławę, o której wcześniej mogli tylko pomarzyć. Od występu w tym właśnie serialu swoją przygodę z showbiznesem rozpoczęli także słynni bracia, Rafał i Marcin Mroczek, którzy, choć z profesjonalnym aktorstwem nie mają nic wspólnego, od kilkudziesięciu lat stale pojawiają się na ekranie. Ostatnio o serialowych Zduńskich znów zrobiło się bardzo głośno. Wszystko z powodu komentarza Cezarego Morawskiego, który grał przez kilka sezonów w M. Jak Miłość i przy okazji jednego z ostatnich wywiadów niezwykle surowo ocenił umiejętności aktorskie braci mroczków. Marcin Mroczek ujawnił tajemnicę domu w Grabinie. Fani serialu są niezwykle przywiązani nie tylko do aktorów występujących w telenoweli, ale także do miejsc, w których rozgrywa się akcja serialu. Szczególną popularnością wśród widzów cieszy się przede wszystkim. Niezwykle istotny dla akcji serialu, Dom w Grabinie. Dla wielbicieli rodziny mostowiaków wnętrza budynku są wręcz kultowe i nie brakuje tych, którzy z wielką chęcią zwiedziliby serialową posiadłość. Jak się jednak okazuje, legendarny Dom Bohaterów produkcji TVP w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej niż na ekranie. Długo skrywaną tajemnicę wyjawił Marcin Mroczek. Dom w Grabinie nie istnieje? Marcin Mroczek wyjaśnia. Wszystko wyszło na jaw, gdy serialowy Piotr Zduński udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcia z planu. Jak można dowiedzieć się z materiałów, które aktor pokazał w sieci, dom w Grabinie tak naprawdę nie istnieje. Kuchnia Barbary Mostowiak mieści się w hali, która na potrzeby serialu została odpowiednio urządzona i dzięki pracy scenarzystów do złudzenia przypomina wnętrze wiejskiego domu. Dzisiaj mamy zdjęcia w Grabinie. A tak naprawdę to jest hala, przyznał Marcin Mroczek, pokazując, że ściany kultowej posiadłości to tak naprawdę makiety, a pomieszczenie, w którym kręcone są zdjęcia do M jak miłość, nie ma nawet sufitu. Wszystkie sensacyjne rewelacje związane z domem w Grabinie, potwierdziła Teresa Lipowska. Tak to prawda nie ma żadnego domu. Czy spodziewaliście się takich rewelacji? Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.